Witam serdecznie, Marcin Pawlak. Teraz zgodnie z zapowiedzią zaprezentuję młode, późne, które są ostatnimi gołębiami dostępnymi z hodowli pana Marcina Bochynka w tym roku. Ale zanim do tego przejdę, pokażę wam, hodowcy, trzy gołębie, które również są do sprzedaży. Coś więcej o każdym z nich podczas tego, jak je będę pokazywał. Natomiast nagrywam to znowu sam, więc będzie to chwilę trwało. Każdego gołębia po prostu przedstawię z bliska i coś więcej już o nim opowiem. Mianowicie wygląda to w ten sposób. Pierwszy gołąb jest to ptak o numerze PL0287, 21 rok, 1531. 1531 jest to gołąb, którego udało mi się odkupić od mojego kolegi z tym zamiarem, żeby trafił do mnie do rozpłodu, a bardziej nie do mnie, tylko do mojego przyjaciela Piotra Kaniuka, ponieważ tam, jak wiecie już z wcześniejszych materiałów, chciałem po prostu budować fajny gołębnik, jeśli chodzi o gołębnik zarodowy. Super to zaczęło wychodzić, gołębie młode poleciały wyśmienicie, natomiast decyzja Piotra jest taka, że likwiduje gołębie lotowe i zostawia tylko 12 par rozpłodowych. W związku z tym ja też zadecydowałem, że ten gołąb będzie wystawiony do sprzedaży, a już więcej o nim bezpośrednio. To jest tak. Ojcem tego gołębia jest gołąb o numerze 1738, czyli ptak wywodzący się z gołębnika pana Marcina Bochynka. U mnie 1738 był gołębiem zakupionym jako młódek, przeznaczonym od razu do rozpłodu. Natomiast u pana Marcina 1737 był super lotnikiem, brat z gniazda. Wywodzą te gołębie 1737 i 38 po gołębiu 1745, który jest pokazany na prezentacji w poprzednim materiale. 1745 to był gołąb, który w 3 lata robił kolejno 12 na 12, 13 na 13 i 13 na 13. Doskonały lotnik, przepiękny ptak i był sparowany z córką Olimpii Werona, samicą o numerze 110, która w swojej karierze wydała jeszcze kilkanaście super lotników. Czyli ojcem tego gołębia jest 1738. 1738 u mnie dał m.in. 862 403, który do gołębia dwuletniego miał 20 konkursów na 21 wkładek. Zawalił mi jako dwulatek ostatni maraton i przyszedł po 7 dniach. Zresztą na materiale filmowym jest to ujęte, taki był ciemny, pstry samczyk. Natomiast ten 1738 był sparowany u mnie z samicą o numerze 140. Samica o numerze 140 była moją najlepszą samicą rozpłodową, jaką udało mi się wyhodować tutaj w Dusznikach. 140 pochodziła po samicy 365, była córką 200, czyli wnuczką 5036, gołębia, który na 76 wkładań zdobył 75 konkursów i w kategorii D koeficjent 16,42. Wyśmienita rodzina gołębi. Natomiast ojcem 140 był gołąb
od mojego serdecznego znajomego, pana Kazimierza Tondra, wybitny hodowca okręgu Poznań. Gołąb 7801 był brązowym medalistą na olimpiadzie w Brnie, czy tam na Spartakiadzie w Brnie. To jest bezpośrednio dziecko mojej najlepszej samicy rozpłodowej oraz gołębia wywodzącego się z gołębnika od pana Marcina Bochynka 1738. Teraz podejdę bliżej troszkę, to pokażę wam, koledzy, jak on wygląda. No nie denerwuj się. Nie denerwuj się. Gołąb już całkowicie wypierzony. Przepiękny ptak. No, jeśli chodzi o pochodzenie, to w ogóle nie ma o czym dyskutować. Samica 140 dała mi co roku asa lotowego. To jest bezpośredni syn 140 razy 1738. To jest pierwszy z tych gołębi, którego chcę zademonstrować przed prezentacją tych późnych młodych od pana Marcina. Nie denerwuj się. Kolejny ptak to samiec o numerze obrączki 2678, samiec z 16 roku. Dał bardzo dobre gołębie u pana Marcina, już jako roczne i dwuletnie bardzo dobrze siadały. 2678 pochodzi ze strony matki, jest synem samicy 534 od rodziny Werkamen, a było to łączenie Elektro razy Shakira, a więc ojciec z córką. Gołębia Elektro to chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Doskonały lotnik i jeszcze lepszy rozpłodowiec. Natomiast ojcem tego ptaka jest gołąb z linii Dike Argenton od rodziny Engels, gołąb pochodzący z gołębnika Frederica Filipe. To jest gołąb, którego wyhodował Grzegorz i Rafał Grzybowski. Ten gołąb trafił do pana Marcina ze względu na to, że musi tam zostać wyłącznie 6 par gołębi rozpłodowych u pana Marcina. Jest przeznaczony również do sprzedaży. No, wybitne pochodzenie moim zdaniem, no a ptak sam w sobie w budowie jest przepiękny. Proszę zobaczyć. Plecy, ogon, wiązanie. Przepiękny ptak. Również całkowicie wypierzony. No jest to ni mniej, ni więcej wnuk Elektro, więc sami koledzy wiecie, jak te gołębie sprawdzają się na różnych gołębnikach w Polsce. Jest to półbrat samicy o numerze 38 u Rafała i Grzegorza Grzybowskich, która jest jedną z najlepszych samic rozpłodowych u nich w tej chwili na gołębniku. Piękny gołąb. Jeszcze jeden rzut oka i zademonstruję tego trzeciego, którego mam do zademonstrowania.
Ten gołąb z kolei, moi drodzy, to jest ptak o numerze PL0309, 16 rok, 9213. Jest to słynny grosik Zbigniewa Rodaka. Jest to gołąb, o którym Zbyszek Rodak na swoich filmikach naprawdę wiele dobrego opowiedział. Wybitny lotnik, 4 razy pierwszy konkurs. Dostał ksywę po znajomym Zbyszka Rodaka, Kamilu Grosickim, ze względu, że był równie szybki jak Kamil swojego czasu. Ptak wywodzi się z jednej strony jego ojcem jest Mikej, słynny gołąb rozpłodowy Zbyszka Rodaka o numerze 5601. Natomiast matką tego gołębia jest samica od Japa Kohorna z linii Janssen-Stock. Tego gołębia raczej reklamować w żaden sposób nie trzeba. Na pięknym, takim miodowym oku. Petarda samiec. Myślę, że jeszcze kilka dobrych lat może posłużyć w rozpłodzie i cieszyć nowego właściciela. No a jakim był lotnikiem, to można sobie to bardzo szybko zweryfikować. 92 13, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, a 0309, 16 rok, 9213. Słynny grosik Zbigniewa Rodaka. Gołąb trafił do rozpłodu po tym, jak został okaleczony przez jastrzębia. Zresztą widać jeszcze tutaj ubytki w piórach, które już nie dorastają nawet po wypierzeniu. Teraz przechodzimy już do prezentacji tych późnych, młodych od pana Marcina. Gołębie są i starsze, i młodsze. Zaprezentuję wam większość z nich. Opowiem coś więcej o pochodzeniu oraz zobaczycie, jak te gołębie wyglądają. Będę je wybierał losowo. Pierwszy gołąb o numerze PL0487236633. Jest to syn samicy o numerze 3922, która wywodzi się z linii gołębi 3002. Jest córką samicy 3533, ta 3922, czyli jego matka, a 3002 to był gołąb, o którym opowiadałem na tym poprzednim filmie, gdzie prezentowałem gołębie pana Marcina. I jest to gołąb, który był najlepszym lotnikiem okręgu, zdobywając 15 konkursów na 15 wkładań. Czyli jego matką jest wnuczka 3002. One mają takie charakterystyczne, są takie lekko nakrapiane. Taki getlowski sznyt. Ten gołąb, no już nie denerwuj się. Już może coś będzie bliżej widać w oku, bo on już jest starszy, to jest gołąbek wypierzony.
kolejnym gołębiem. No, jest moim zdaniem kąsek. Gołąb o numerze PL 0500 5250. Jest to wnuk słynnego Bajtla. Gołębia jednorocznego o numerze 2801. Ten gołąb ma jeszcze 5 piór do zrzucenia. Przepiękny samczyk będzie na takim czerwonym, bogatym oku. Kolejnym gołębiem jest samica o numerze PL 0500 5237. Jest to córka gołębia o numerze 753, czyli tego starego Pumpę z 10 roku. On był w tym roku sparowany z samicą potocznie nazywaną Getluwą o numerze 304 i to jest ich dziecko. Samica ma 3 pióra do zrzucenia. Proszę zobaczyć, piękna samiczka. A takim charakterystycznym miodowo-czerwonym oku. Samica o numerze 5237. Kolejny ptak to ta sama rodzina, to jest gołąb po synie 753, po takim czerwonym lotniku u pana Marcina o numerze 2001. Ja miałem praktycznie ksero tego gołębia u siebie na gołębniku o numerze 1767, który już jako gołąb jednoroczny zamknął mi kategorię maraton. Usiadł w pierwszym dniu z takiego bardzo ciężkiego maratonu dwudniowego. Był nielicznym gołębiem, które usiadły w pierwszy dzień. Tam było bardzo niewiele gołębi w całym oddziele. Między innymi był ten połowy od pana Marcina 1767. To jest ta sama rodzina gołębi, a ten gołąb wygląda po prostu jak ksero tamtego mojego. Z tym, że ten 1767 u mnie był bezpośrednio po 753, a ten jest wnukiem 753. Jest jeszcze samiczka z gniazda, zaraz ją postaram się wyłapać. No i tak jak powiedziałem, jest i samiczka. Tamten gołąb miał numer 6607, natomiast samiczka ma 6608. Obrączki od pana Marcina są różne ze względu na to, że część jest z oddziału 0487, część jest z oddziału 0500. No i jeszcze serie są pomieszane ze względu na to, że no wiadomo, jak na późne mutki już te obrączki pan Marcin sobie dobierał ze względu na to, są pobrączkowane tak jak są, więc proszę się tym w ogóle nie przejmować, że jakoś numery są nie po kolei, czy coś w tym stylu. Ta samica ma jedno pióro do zrzucenia. No nie denerwuj się. Nie denerwuj się. Pokaż plecy. Super ptaki. Rodzina starego Pumpę. Samica o numerze 6608. Młody o numerze 5245 PL 0500. Jest to niebieski samczyk pochodzący po gołębiu 2589, czyli linia starych Getli.
linia starych getli łączona na linię olimpijczyka 267. Kapitalny ptak. Będzie na szklanym oku. Ten gołąb ma do zrzucenia jeszcze 6 piór. Jest jeszcze jego brat z gniazda. Ten jest 52-45, a ten drugi, nie wiem, zaraz sprawdzę. Ten drugi to 52-48, ale nie wiem, czy go tutaj znajdę. Tu też jest kąsek. Jest to gołąb o numerze PL0500 63 63, nie wiem jak to będzie widać, 63 89. Jest to syn gołębia 1370, czyli ptaka, który jako roczny usiadł pierwszy i drugi na rejon na ponad 16 tysięcy gołębi. Natomiast jego dziadkiem jest gołąb o numerze 3369, no, wybitna gwiazda w rozpłodzie u pana Marcina. Ten gołąb to jest linia 2082, czyli gołębia, który do 3 latka zrobił 5 pierwszych konkursów oraz był pierwszy z Suligenu z lotu maratońskiego na okręg. 8 piór do zrzucenia. Gołąb o numerze 6389. Gołąb o numerze PL0487 23 66 21. To jest gołąb po synie gołębia 317. To jest starszy gołąb, on już jest wypierzony, więc taki będzie fajniejszy do prezentacji. '66-21. '317 to był gołąb, który również usiadł pierwszy na okręg z lotu maratońskiego, a wywodzi się z linii gołębi Van de Nabele z Limoges. Do dnia dzisiejszego 317 w rozpłodzie u pana Marcina. To jest jego wnuk. '66-12 to wnuk olimpijczyka 267. Proszę zobaczyć. Gołąb ma jeszcze dwa stare pióra. Numer 66-12. Wnuk olimpijczyka, jego ojcem jest jednoroczny, no teraz dwuletni syn olimpijczyka 267. O, tu mam, będzie dwoje dzieci, to jest niebieska raczej samiczka o numerze 6387 PL0500. Pochodzi po gołębiu ze starej linii Getli o numerze 380-468. Super lotnik u pana Marcina z 19 roku. To bezpośrednio dziecko. To będzie samiczka, jeszcze jest samczyk 6387, a samczyk jest 6388.
mam dwoje dzieci gołębia o numerze 1720. 1720 to syn gołębia o numerze 2020, natomiast w 1049. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę bliżej, to proszę sobie obejrzeć poprzedni materiał. Tam jest dość szczegółowo opowiedziana linia cała samicy 4499, która była matką 1049, 333, 350, 2181 i tych wszystkich gołębi, które fenomenalnie latały. To jest dziecko 1720, czyli wnuk, bo to będzie samczyk, wnuk 1049. Unikalne gołębie jak na tą chwilę. To jest numer 5254. I siostra z gniazda poprzednio prezentowanego o numerze 5256. Przepiękne gołębie. Kolejnym gołąbkiem jest ptak o numerze 5248. To będzie niebieski samczyk. 2, 4, 6, 7 piór do zrzucenia. To jest również, już jednego prezentowałem już samiczkę o numerze 5245, 48 to brat z gniazda, po gołębiu 2589, czyli stare getle łączone na linię olimpijczyka z Poznania. Będzie maszyna, samczyk. Tu akurat mam 6388, czyli brat z gniazda tej 6387, którą prezentowałem po tym getlu 380-468 z 19 roku, taki superlotnik u pana Marcina. 2, 4, 6, 7 piór jeszcze do zrzucenia. Przepiękny samczyk będzie. No tutaj też mam rarytas. To będzie samczyk o numerze PL 0552247. Koledzy, to jest bezpośrednio dziecko 4667, czyli gołębia, który wywodzi się z tego 1672, o którym opowiadam na filmie, a jego ojciec w tym roku usiadł drugi i czwarty w rejonie na ponad 16 tysięcy. Również jest niebieski pstry i synek będzie identyczny. Kolejny rarytas. Kolejny rarytas. Niebieska samiczka złączenia 1340 razy samica 350. Jest para z gniazda, jeszcze jest samczyk. Ta ma numer 5240. 5240. A samczyk 5241. To są gołębie bezpośrednio po
synie 333 i pełnej siostrze 333 z gniazda, czyli 1340 roczny syn 333 był sparowany ze swoją ciotką. Generalnie no, mocny imbret na rodzinę gołębi 333, 350, 1049, a przede wszystkim samice 4499. Delikatniejsza niebieska samiczka. Skoro już jesteśmy przy tej rodzinie gołębi, mam dziecko 2020, czyli syna 1049. Jest to gołąb o numerze PL0487-6606. Będzie to samiczka. Widać. Kapitalne gołębie. Ona jest bardzo późna. Chyba ma dopiero jedno pióro wyrzucone, ale gołąb naprawdę godny zainteresowania. 6606, dziecko 2020, wnuczka 1049. Gołąb o numerze 6364. No, to już w ogóle kąsek. Raczej będzie samica. Córka 1703, wnuczka 3369. Czyli znowu ta linia tych gołębi 2082, 5 razy pierwszy. Kapitalna samica. Dwie lotki ma zrzucone dopiero. Jeszcze raz numer 6364 PL0500. Córka 1703. Brata tego gołębia już prezentowałem o numerze 6621. Ten ma numer 6617 i jest o jeden ląg, jest młodszy. To jest linia 317. Tutaj mam dziecko syna olimpijczyka, gołębia o numerze 2009. 2009 wychodzi z olimpijczyka razy samica 350. Trochę nam warunki nie sprzyjają. Piła chodzi, ale mam nadzieję, że będzie słychać to, co mówię. Tym bardziej widać to, co pokazuje. Dziecko 2009, czyli syna olimpijczyka
z Poznania o numerze 267. Aha, numer 6354. 6354 PL0500. No i ostatni z dziś prezentowanych. Jest to samczyk od tej samiczki z inbredu po 1340 razy 350, czyli syn 333 razy pełna siostra 333. Samiczka jest 5240, samczyk natomiast 5241. To są gołębie, które jeszcze nie mają ani jednego pióra zrzuconego. Lalka. Jak to mówi mój kolega Manfred Bula, ciostko. Ciostko, koledzy. Naprawdę kapitalny ptak. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Jest ich chyba jeszcze z 5 albo z 6, których nie wyłapałem. Postaram się dograć w najbliższym czasie, no i zaprezentować kolegom te gołębie, które zostały. Łącznie jest ich, nie wiem, 25 czy 26, jakoś tak, nie chcę teraz być niedokładny, natomiast tak to wygląda. Serdecznie dziękuję za uwagę, do kontaktu zapraszam w sprawie nabycia tych gołębi. Mój numer telefonu 783 777 013. Ostatnie młode w tym roku z hodowli pana Marcina Bochenka. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, dobry lot.